Przęcior już odpalony. Witam ponownie z Radomia. Zaczyna robić się powoli szarawo. Trzeba lecieć te filmiki dla Was. Pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach. Reklam nie przewijamy. No i przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Wpłaty bez prowizji. Minimalna wpłata złotóweczka. Zbieramy kaskę na takie wypady, żebym mógł dla Was częściej jechać na autohandle. Mokre, żeby ktoś nie pomyślał, że są przyparowane. Bryczka już odpalona. Silniczek chodzi tak cichutko, że praktycznie go nie słychać. Póki co robi naprawdę dobre wrażenie. Wygląda jak nówka sztuka. Oponka Goodyear w ładnym stanie. Tarcze, minimalny rancik, ale spokojnie jeszcze można na nich pojeździć. Obejdźmy sprzęciora w koło. Z tyłu też Goodyearki. Ładny bieżnik, tarcze. Też minimalny rancik. Spokojnie jeszcze na tych tarczach można pojeździć, na oponkach też. Nie są spękane. Jak widać, są parktroniki z tyłu. Kolor dobry, niebrudzący. No powiem Wam, Hyundai naprawdę prezentuje się jak nówka sztuka. Zajrzyjmy do bagażnika w tym sprzęcie. Trzeba dla Was nagrywać filmiki. Za chwileczkę może pogoda będzie do bani. I co wtedy? Nagrywam już na zaś te filmiki, zestaw naprawczy. No spory próg załadunkowy tutaj, jak widać. Ale bagażnik taki kwadratowy bardziej. Foremny. Fotele można obalić. Zajrzyjmy, jakie ma wyposażenie. Jak widać, jest na półskórach. Kanapa bardzo ładna, nie jest zmęczona. Miejsce na kubeczki jest, zagłówki, jasny sufit, siateczki, bardzo malutki tunel tutaj po środku. I tutaj zobaczcie, jest miękko. Tu jest miękko, tu jest miękko. No ten element już jest plastikowy. Tutaj też jest jakaś wnęka na butelkę. Ale że ten element jest nawet miękki. Nagrywałem dla Was Audi A6 klasa premium. I tam było to twarde. Także Hyundai pozytywnie, słuchajcie, zaskakuje. I z przodu identyczne materiały jak z tyłu. Elektryczne szybki, ala chromowana klameczka. Fotele tak jakby troszkę kubełkowe. Miękka decha. Tutaj już jest twardo. Zobaczmy, jaki pojemny jest tu schowek. Jakaś książka tutaj jest. No schowek nie jest wyścielony. Tutaj zrobili taką wnękę jak troszeczkę Volvo ala wodospad. Skrzynia szósteczka. Po gałce widać ślady troszkę tutaj na tej skórze. Ja bym tą gałkę, słuchajcie, potraktował czarną pastą do butów. Tak. Przetrzeć potem suchą ściereczką i myślę, że byłoby o wiele lepiej. Jest podłokietnik. Dosyć miękki i tutaj nawet jest wygumowane. W Audi A6 tego nie było. Wygumowania. Robi dobre wrażenie. Skubaniec. Naprawdę ładny Hyundaiek póki co. Silniczek chodzi jak pszczółeczka. Prawie go nie słychać. Jak widać, ledziki są. Zobaczmy jeszcze od strony kierowcy, żebyście mi nic nie zarzucili. No ten Hyundai naprawdę, powiem Wam, bardzo świeżo się prezentuje.
Na razie jeszcze tutaj nic na nim nie znalazłem. Nawet alusy nie są poprzycierane. No ładny samochód. Dlatego postanowiłem dla Was go nagrać. Elektryczne szybki, elektryczne lusterka. Od razu zobaczmy, czy działają. Jak wiecie, u mnie wszystko bez montażu. Lecę na żywca. Trzeba zgromadzić troszkę dla Was. Tu się, a ten co? To jest tamten. Jeszcze ta szybka nam została. Pomyliłem guziczki. Zobaczmy sobie. Lusterko działa. Strona pasażera działa. No i elegancko. Tu mamy chyba składanie. Tak. Też działa. Powiem Wam, dosyć fajnie wyposażony ten Hyundai. No i zobaczcie, fotel kierowcy. Pompowanie jest, działa. Elektryczny fotel. Kurczę blade. Tutaj jedynie, gdzie ktoś wsiadał, takie delikatne, no ale słuchajcie. Może ktoś bąki puszczał, albo bawił się rączką w trakcie jazdy, był podjarany. No ale powiem Wam, naprawdę ładny Hyundaiek. Pozwolicie, że sobie zasiądę tutaj w środku. Bo fotele są przyjemne. Dobrze, że nie całe skórzane. Fajnie trzymają na boki. No fajnie, tak przytulnie, słuchajcie. Czuję się obudowany. Kierownica dosyć spora, multifunkcyjna jak widać. Jest tutaj lęk modu sport. Czyli komfort, normal, sport. Czyli można sobie ustawiać siłę chyba wspomagania, precyzję kierowania. Zobaczymy z kierownicą, jak sobie ustawię, czy znajdę. Nie wysuwa się, tylko góra, dół. Znowu te żółtki, słuchajcie, nie nauczą się. Ale na szczęście da się tak ustawić, że mogę sobie tak kierować. Jest w porządku. Noga nie styka mi się z tunelem środkowym w ogóle. Czyli jest super. Jest pod tym względem super. Sterowanie radiem. Co tu jeszcze mamy? Czy jakiś tempomat tutaj jest? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, też wszystkiego nie wiem. Reset, trip. Coś się tu zmienia. Tutaj mamy jakieś ustawienia. 193 tysiące, słuchajcie. Auto ma przebiegu. 6,6 litra spalanie. 193 tysiące przejechane i w takim stanie. No powiem Wam, tutaj chyba ta guma jakaś taka przybrudzona. Wezmę na palucha. No to schodzi, jakieś przykurzone tak jakby. Myślałem, że tu mankament jakiś znalazłem. Nic nie znalazłem na tym samochodzie póki co. No, lustereczka podświetlamy tutaj guziczkiem, ale podświetlenie jest. Podsufitówka nie jest zmęczona, przybrudzona. Zobaczmy, czy tu działa. Też działa. Do tyłu widoczność, no słupki dosyć tutaj szerokie. Jest to okienko, ale przez tą szybkę no to za wiele nie widać. Powiem Wam, kiedyś siedziałem już w jakimś Hyundai'u, Wam pokazywałem i tak powiedziałem, że tak jakoś mi się nie za bardzo, może kwestia, są różne fotele, ale tutaj trzymanie pod nogi mam w porządku. Siedzi mi się wygodnie. No, kolejny kompakt do mojej kolekcji, który uważam za... Tutaj też jest wygumowane, słuchajcie.
i tutaj nawet też delikatnie. Koreańce potrafią, a Audi A6 tego nie potrafi? Weźcie mi to, wytłumaczcie. Silniczek, tak jak mówiłem, pszczółka. AUX USB 12V. Czy to jest zapalniczka prawdziwa? Prawdziwa, zaraz wciśniemy, zobaczymy, czy działa. Grzane poślady są. Klimatyzacja jest. Siła nawiewu. A gdzie się zmniejsza tutaj albo zwiększa temperaturę? Tutaj zmniejszymy na low. I teraz zobaczcie, tak jak wam wspominałem, w niektórych autach jest automatycznie. Jak zmniejszysz temperaturę do low, klima załącza się automatycznie. Nie w każdym aucie to jest. Czasem trzeba klimę dodatkowo włączyć, pomimo tego, że ustawisz na low. Clean Air. Jakiś system. Klima chłodzi. Wyłączamy, bo jest chłodno na dworze. Nie będę tutaj, widać, dwustrefowa. Jeden se może zwiększyć, drugi se może zmniejszyć temperaturkę. Radyjko. Miękko. Miękko obszywany aladaszek. No powiem wam, no tu już jest twardo. Tu już jest twardo, ale tych elementów nie dotykamy. Powiem wam, Hyundai, brawo. Brawo dla Hyundai'a. Wyścielone. Działa. 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 No naprawdę jestem, słuchajcie, w szoku. Jestem w szoku, że przy tym przebiegu 193 tysiące to wszystko tak jest tutaj utrzymane. Widać, że ktoś dbał o ten samochód. Fajnie wyposażony. Tutaj jedynie chyba butem delikatnie haczył o ten plastik. Zobaczymy, czy jak to się... Tak, zobaczcie, jak to wezmę. Mój stary sposób, jak naślinisz palucha i to namoczysz. Także jakby dobrym jakimś plakiem to przeciągnąć, śladu tutaj nie będzie. Idziemy pod maseczkę, zobaczymy, ile ma to kosztować. Też wam zaraz powiem. Ale chcę zobaczyć ten silniczek. Chcę zobaczyć ten silniczek. Rocznik 12, 1.4 benzynka, 100 koni. Więc nie jest za mocarny. Ale do spokojnej jazdy w zupełności starczy. Maska na badylku. Dojście do żarówek. Rewelacja. Poszycie nie jest wygryzione. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Tutaj można tańczyć. Rozrząd, z tego co widzę, na pasku. Bez zapoceń, chociaż chyba silnik był myty, mi się wydaje. Ale... chodzi jak pszczółka. Jak zamknę maskę, praktycznie nie słyszę, czy silnik chodzi. Może dodajmy jeszcze gazu i pokażę wam opis i karteczkę, ile ma to kosztować. Jeżeli ktoś szuka zadbanego auta, myślę, że warto się nim zainteresować, przejechać się, sprawdzić, jak się prowadzi. Dodajmy gazu. Tak dosyć, słuchajcie, ochoczo się wkręca na obroty. Tak wyglądają kluczyki od tego sprzęta. Też nie są zmęczone. Zaraz zobaczymy, czy działają. No i co? Opis. Panowie i panie. Proszę bardzo, kontakt. Lista wyposażenia, dosyć długa. Fajnie bryczka wyposażona. Cena. Proszę bardzo. Hyundai zaskakuje naprawdę pozytywnie, muszę wam powiedzieć. No, ten Hyundai. Jestem w delikatnym szoku.
działa. Zobaczymy, czy ten otworzy. W Hyundaiu wszystko, słuchajcie, działa. Bagażnik chyba teraz się otwarł. Tak. A teraz zamkniemy. Pyk. I po temacie. No, powiem wam, bardzo ładny Hyundai. Żeby miał mocniejszy silnik, ale najmocniejsze tutaj kładli 1.6. Szkoda, że nie kładli na przykład 2.0 jakiegoś uturbionego, chociaż trafiały się te Hyundai 1.6 Turbo GDI chyba. Miały one 186 koni czy coś takiego. W Volesterze też te silniki wkładali. No, pozdrawiam.